Cześć, ten filmik został nagrany w 4K, by miażdżył jakością i treścią. W tym odcinku zajmiemy się aplikacją webową MetaHuman, która jest największą zabawą w całej serii tych filmików. Mamy tutaj naszego ludzika, którego zrobiliśmy już wcześniej w Unreal Engine, ale jest trochę taki nieciekawy, więc dodajmy mu kolor skóry. Dodajmy mu w ogóle skórę. Jak widzicie, no jest łysy i niewiele się z tym da zrobić na tym etapie, ale przynajmniej ma pewien koloryt i jest tak jakby trochę opalony. Możemy oczywiście zmodyfikować jego teksturę, dodać jakiś inny kolor, jeżeli wolimy, lub fakturę, czyli zmarszczki, piegi i różnego rodzaju zaczerwienienia. Ja akurat ustawię tak, żeby było w sam raz dla mnie. Możemy też dodać piegi, teraz sobie ludzie tatuują, tutaj można sobie dodać od tak, czyli w podobny sposób, tylko nie boli. Możemy nasilić ich występowanie, no i też ich ilość można zmienić, liczbę. Okej, ale u mnie ich nie ma, więc zostawimy. Możemy też dodać zaczerwienienie naturalne jakichś elementów, na przykład nosa, czoła, w zależności czy jest zimno, czy jest ciepło. Jak jest ciepło, no to ustawiacie, że nie jest czerwony, chyba że macie katar. Możecie zrobić gracza, który walczy z katarem w grze, czyli musi mieć czerwony nos, a z czasem będzie miał coraz jaśniejszy. Zanim przejdziemy dalej, zmienimy proporcje gracza. I teraz jest fajny dosyć, ale można ustawić mniej fajnego, chyba że lubimy misia, no to możemy zrobić nieco grubszego. Możemy też zrobić nieco niższego gracza, ale niekoniecznie grubego. Czyli w moim przypadku będzie to przypakowany, niewysoki kolor, ale zawsze fajny, nie? Okej, okay. Przejdźmy dalej. Stwórzmy teraz, jeżeli skórę już wykonaliśmy, oczy. Oczy możemy poza kolorem zmienić też kształt tęczówki. Tutaj wybiorę niebieskie oczy oraz zmienię tęczówkę. Muszę przybliżyć, żeby zobaczyć lepiej. Nie pokazałem custom mesha i blenda. Custom mesh to jest modyfikacja tego zeskanowanego mesha, jeżeli nie wyszedł dokładnie. Natomiast blend pozwala krzyżować cechy innych postaci dostępnych domyślnie z naszą. Akurat tutaj nie potrzebowałem nic z tego, dlatego przeszedłem od razu do skóry. Dobrze, wybierzemy tęczówkę takiego wyglądu. Oczywiście obsługa jest scrollem i prawym przyciskiem, co widać po prawej stronie na pomocy. Przejdźmy do zębów. Tutaj niewiele możemy zdziałać, to znaczy możemy zmienić kolor, możemy zmienić też wklęśnięcie, wygięcie mniej więcej żuchwy. Ja tutaj tylko zmieniłem trochę ustawienie, wariacje. Możemy też dodać kamień nazębny, ale akurat niedawno usuwałem, więc zmienię na jak najmniejszy. Make-up może nie jest dla mnie, ale jest tutaj podkład, pewnie po coś jest, możemy sobie dodać jakiś zadział na oku, ale ja ogólnie nie używam. Możemy też dodać sobie rumieńca, kto co woli. No i oczywiście wargi, kolor dowolny, kształt z trzech do wyboru. Ja wybrałem ten czwarty, czyli w ogóle. Okej. Zacznijmy od włosów, czyli w sumie najfajniejsza zabawa w tym wszystkim. Możemy sobie zrobić gładko ogolonego, taki trochę wojsko, komando, coś w tym stylu, lub po prostu nie lubi niektórych nacji. Ewentualnie coś takiego, no to też fajne, ale ogólnie nie wszyscy mogą taką fryzurę mieć. Podobnie jak i Tom. Tutaj jeszcze mogę wybrać kolor włosów. Oczywiście jest kilka kolorów włosów, które można sobie wybrać, ale to nie wszystko. Ponieważ jeżeli czujemy nieco więcej artyzmu w sobie mamy, to poza naturalnymi kolorami możemy wybrać z listy nieco bardziej ciekawe. Czyli tutaj mamy w sumie RGB, CMY i jeszcze jakieś dodatkowe. Oczywiście można to wybrać, jeżeli to wciąż mało, no to przechodzimy do custom i tutaj już mamy pełną jazdę. Możemy sobie wybrać co chcemy. Na przykład Jokera. Żółtego to niekoniecznie, ale zawsze coś. No i ja tutaj jednak przejdę do tradycyjnych kolorów, bo taki też posiadam. Okej, może trochę jaśniejszy, więc tutaj zawsze możecie po wybraniu z listy palety kolorów przejść do custom i wybrać takie, jak nam odpowiadają. Powiedzmy, że to jest ten kolor, który bym chciał, aczkolwiek fryzura nie do końca. Możemy na Wikinga, jeżeli lubimy. Mamy taką naturę jakąś nordycką. Możemy oczywiście na Jezusa, ewentualnie na Hippisa.
podobno, no różnią się, nie ma co ukrywać. Możemy sobie nacisnąć jedynkę, żeby przybliżyć się do twarzy i zobaczyć, jak włosy się układają. Fajnie się układają. Możemy też z animacją zobaczyć, to też widać, że coś się dzieje, okej. Okay. Możemy też na Backstreet Boys, może kojarzycie taki zespół, no ewentualnie na całkiem niezły, ale ja wybiorę swój tradycyjny. Czyli najczęściej taki. Znaczy, zależy, kiedy byłem u fryzjera. Im dawniej, tym dłuższe bywają. Okej, okay. Przejdźmy do brwi. Brwi. Więc możemy wybrać bez. Niezły klimat, ale w sumie możemy wybrać takie krzaczaste. Niestety nie ma monobrwi, więc wybieramy. Zawsze można Ctrl-Z. Mi się ten pierwszy podobał najbardziej, więc cofnąłem poprzez Ctrl-Z. Okej, okay. Dalej rzęsy. Tu już jest większa jazda. Polecam ogólnie prawym przyciskiem obrócić się na bok i przybliżyć scrollem lub zrobić to na odwrót. Wszystko jedno w jakiej kolejności. Można bez, ale ja jednak sobie ustawię takie, może nie długości wielbłąda, ale takie, żeby były. Okej. Okay. Teraz wąsy i broda. Zacznijmy od wąsów. Możemy jakiegoś Sancheza tu sobie walnąć. O, na przykład myślę, że tak Sanchez wygląda. Okej. Okay. Możemy też taki lekko ogolony albo taki fikuśny bardzo. Fajnie, ale według mnie nie do końca. Okej. Okay. Więc zostaje sobie taki, jak najczęściej mam. Oczywiście, jak tworzycie postać, możecie stworzyć postać idealną, czyli taką, do której dążycie całe życie. Oczywiście z czasem się starzejecie i w pewnym momencie już nie dążycie, bo już jest za późno. No ale chyba, że chcecie być fajnym Mikołajem na przykład. No i tutaj możecie sobie ustawić idealną postać lub taką, jaką jesteście. Ja tutaj nie będę za bardzo szalał, więc zostanę po prostu przy tym, co mam, bo jestem zadowolony z tego, co mam i w sumie jest okej. Okay. Dobra. I teraz wypadałoby nas ubrać. Jeżeli dacie dwójkę, zobaczycie całe ciało, ale zawsze możecie też wybrać konkretne przybliżenie. Tu macie od 1 do 6. Wiadomo, że cyferek jest więcej, ale 6 wystarczy, żeby przybliżyć do konkretnego miejsca. Powiedzmy, że wybierzemy sobie jakąś fajną koszulkę. Ja wybiorę z krótkim rękawkiem, bo aktualnie jest mi ciepło. Jest niby zima, ale nie jestem na zewnątrz. Co słychać zresztą, więc powiedzmy, że sobie wybiorę coś takiego. Błękit, bo niebieski tak pasuje mniej więcej do mnie, więc może coś takiego. Dwa kolory, żeby nie za bardzo szaleć, więc inny, niebieski, ciemniejszy, okej. No i cóż jeszcze? Można coś fajnego dodać na koszulkę. Nie na wszystko można, bo na sweterku to na przykład trudno coś dodać, ale tutaj można, na przykład ketla, że się pakuje, nie? To wiadomo, jak się chodzi na crossfit, to trzeba to jakoś pokazać. Jak się nie mówi, to chociaż pokazać na koszulce. Ale można tęczę wybrać, ja wybiorę sobie grzybka. Zajebisty klimat. No okej, okay, lecimy dalej. Tutaj oczywiście możecie sobie wybrać kolorystykę też z trzech kolorów, żeby grzybek był jakiś, na przykład czerwony, czyli muchomorek. Okej. Okay. Możemy też sobie przybliżyć na nóżki. Majtki całkiem spoko, ale raczej tak po mieście nie chodzę. Więc można rurki, jeżeli ktoś lubi. Osobiście nie przepadam. Można też getry, jak na rower lub jak, nie wiem, no to coś innego. Ogólnie chodzę albo w dresie po domu, albo w jeansach na zewnątrz, a ponieważ gra będzie na zewnątrz też pokazywana być może, albo będę wnosił komputer na zewnątrz z tą grą, no to fajnie, żebym wyjściowo wyglądał jakoś, no to powiedzmy, że jeansy. Możemy trochę je przyciemnić, odebrać value, czyli valor, żeby były trochę takie ciemniejsze, no i saturacje, czyli nasycenie, żeby były trochę wpadały w blady jeans, taki jak faktycznie jest. Okej, zostały nam butki, niby japonki są spoko, ale ogólnie no nie za bardzo. Znaczy, ja jakoś nie raczej według mnie sportu nie poćwiczę, a ogólnie pochodzić to też szybko nie pobiegam. Natomiast buty takie mogą być całkiem fajne, możecie Oxfordy zawsze wybrać, cokolwiek lubicie. Okej, okay, więc wygląda to tak. Według mnie postać już jest gotowa, ale możemy sobie jeszcze ją pooglądać, wiadomo. Teraz stoi tak jakoś w tipozie, więc nie za bardzo zachęcająca. Zmieńmy sobie wygląd, powiedzmy, że przybliżymy na ciało. No i możemy cóż teraz zrobić? Po pierwsze, możemy sprawdzić animację.
Animacja bezczynności no wygląda tak, czyli niby się nic nie dzieje, ale jednak coś robi. No nie ustoi w miejscu jak na przykład Włosi nie ustają w miejscu, ja też tak mam problemy. Tutaj jest ziewający ja, podobnie jak na moim kanale YouTube'owym. Tutaj mogę sobie oglądać rączki, czy są czyste, czy się zaciskają w pięść. A oczywiście można sobie wybrać różne takie rzeczy jak przestraszenie na przykład, że się niby boję. W sumie rzadko możecie tak zobaczyć, więc zobaczcie sobie tutaj. Cieszę się przeważnie, więc nic nowego. Okej, co tu jeszcze? Możecie sobie oczywiście wybrać dużo innych rzeczy, bo mamy tutaj też statyczne elementy, ale bardzo ciekawe. Czyli lub po prostu bezczynność. Możecie sobie wybrać 5 różnych animacji i przemieniacie płynnie, zamiast wybierać z listy, to jest też łatwiejsze. Okej, możemy sobie też zmienić oświetlenie, czyli nie jesteśmy w studiu, tylko no nie wiem gdzie, gdzieś w innym miejscu. Okej, może być coś takiego, czyli gdzieś niby na mieście jesteśmy, poszliśmy do miasta, tutaj gdzieś miasto nocą, nie wiem co tam robimy, albo czerwona latarnia. Nie kojarzy z czymkolwiek, po prostu fajne oświetlenie. Okej, okay. No i teraz możemy sobie wybrać na przykład coś ciekawego, jakieś statyczne pozycje, czyli na przykład artystyczna, trochę na flatleya, może znacie, może emo nie, fashion, czyli jest klimat, jest gustownie i w ogóle, jest pokojowo, czemu nie, no i oczywiście może być też niepokojowo, czyli w taki sposób, jeżeli jesteśmy emo, to tradycyjna pozycja dla nas jest najczęściej prawdopodobnie taka, ale zawsze możemy zostawić jakąś jedną, nieważne co zostawimy. Kończymy na tym, bo jak widzimy trochę za długo siedziałem w Metahumanie, zostawiamy to i przechodzimy do Aniela. Subskrybuj kanał, aby nie ominął cię kolejny odcinek, bo też jest fajny.